Co to jest za miłość, która, która nie wierzy śmierci? Dopiero co Piotr i Jan przybiegli do grobu, weszli do środka, zobaczyli ten niezwykły porządek i, i nie wiedzieli, co z tym zrobić. Maria Magdalena została przy grobowcu. I to ciekawe, ona miała taką tęsknotę i taką miłość w sercu, że nic nie było w stanie jej zaskoczyć. Spotyka aniołów, nie dziwi się temu. Spotyka, rolni spotyka ogrodnika i też jedynym pragnieniem, jedyne co ma w głowie, to poszukiwanie Jezusa. Poszukiwanie ciała Jezusa, poszukiwanie żywego Jezusa. Ona za nim tęskni. Ona tęskni tak bardzo, że nie potrafi zgodzić się na śmierć. Dla niektórych Twoich bliskich. Może Twoich znajomych, Twoich przyjaciół, może i dla Ciebie od czasu do czasu, Bóg umarł. Nieraz przychodzą takie myśli, nieraz nad tym się zastanawiamy, nieraz dopadają nas takie pokusy, że Boga już nie ma. Bóg się nie interesuje, Bóg sobie nie poradzi. Bóg jest bezbronny, schowany, pochowany. Bóg nie zrobi nic, ale on jest życiem. Twoja tęsknota i twoja miłość, tak jak miłość i tęsknota Marii Magdaleny, może go zatrzymać. I chociaż on powie wyraźnie: Nie dotykaj mnie, jeszcze nie byłem u Ojca, tylko Ty teraz przez chwilę zatrzymałaś mnie swoją miłością i tęsknotą, to chyba warto zawalczyć o taką chwilę. Właśnie o taki moment. To spotkanie z Marią Magdaleną to jakby stworzenie nowej kobiety. To opis stworzenia zupełnie kogoś nowego. To nie Ewa, która się chowa, to nie Ewa, która ucieka przed wzrokiem Boga. To ktoś, kto szuka, kto tęskni, kto nie wyobraża sobie życia bez Jezusa. Ile razy powiedziałeś Bogu, że nie wyobrażasz sobie życia bez niego? Ile razy pomyślałaś, że nie chcesz żyć, jeśli Jego nie ma? Dzisiaj Maria Magdalena pokazuje, że można go zatrzymać, że można go przywołać. Choćby wszyscy powiedzieli, że to niemożliwe, że tak się nie robi, że przecież inni są ważniejsi. Nie ukazał się ani Piotrowi, ani Janowi, ani nikomu z apostołów. Ona pierwsza go przytrzymała, zatrzymała. Może warto dzisiaj zrobić to samo? Pomyśl o tym, co chcesz. Uczynić, aby zatrzymać Jezusa. Jak wielką miłość, jak ogromną tęsknotę masz w sercu, by on się z Tobą spotkał. I jak bardzo w jego sercu jest obecna tęsknota i miłość do Ciebie, ponieważ on chce się z Tobą spotykać dzień w dzień. On liczy na to, że zatrzymasz go, że zatrzymasz w siebie, byście mogli się spotkać na Eucharystii, na modlitwie, przy Biblii. Żebyś go rozpoznał, żebyś poznała, jaki jest Bóg, że On jest miłością, która zwycięża każdą śmierć.